tym roku przegląd kukiełek zorganizowany został pod hasłem Wśród zielonych skrzatów. Do konstrukcji postaci dzieci mogły użyć nie tylko warzyw i owoców, jak w latach ubiegłych, ale również darów lasu. Taka zmiana to wynik współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, które ufundowało nagrody dla wszystkich uczestników przeglądu. Razem z placówkami oświaty współorganizujemy edukację w zakresie właśnie przyrodniczym, tak zwaną edukację leśną, ale ona jest tym takim dosyć szerokim. Staramy się również pomagać przy współfinansowaniu jakichś nagród, a nawet jeżeli to jest możliwe, pomocy finansowej dla przedszkoli i szkół. Prezentowane kukiełki powstawały zarówno podczas zajęć w przedszkolu, jak i w domach przedszkolaków. Do zabawy włączyli się również rodzice. Kukiełki przygotowały dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych oraz uczniowie zespołu szkół specjalnych z Kamiennej Góry. Wiadomo, że liczy się tutaj wyobraźnia, liczy się pomysł, liczy się aktywność twórcza, ale też technika wykonania nie zawsze pozwala dzieciom na to, żeby dzieci same mogły wykonać, więc zapraszamy tutaj do współpracy całe rodziny, babcie, wujków, ciocie, nauczycielki pomagają dzieciom wykonywać te kukiełki, dlatego takie wspaniałe tutaj mamy wytwory naszych dzieci i osób współpracujących. Podczas otwarcia wystawy przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiły przedszkolaki, które przygotowały wiersze i piosenki dotyczące jesieni i warzyw.